Drodzy Państwo, pozwólcie, że z wielką radością powitam wszystkich tutaj obecnych. Zgromadziliśmy się w popołudnie deszczowe w krasnogródzkiej piosence o porcelanie i zapewne sprowadzają nas tutaj różne sprawy i różne ciekawości. Ale widzę wśród Państwa osoby, które na bardzo różny sposób pracują właściwie i interesują się bardzo podobnymi sprawami, które nas tutaj zgromadziły. To znaczy takim przywracaniem pamięci, przywracaniem przeszłości i to w obszarze nam najbliższym, to znaczy w obszarze rodziny. Pamięci, która dotyczy nas samych, naszych przodków. Czasem zdarzyła nam się taka oto sytuacja, że nie zdążyliśmy zapytać, że później do nas przychodzą dokumenty, jakieś skrawki czy jakieś fotografie, które stanowią to brakujące ogniwo i staramy się po prostu odtworzyć tą przeszłość dla niej samej, bo uważamy ją za ważną, ale też myślę, że i z tego powodu, że szukamy tam siebie po prostu. I dlatego z największą radością chciałam Państwu przedstawić naszego dzisiejszego gościa, Joannę Miłosz-Piekarską. Bardzo serdecznie witam, nie po raz pierwszy w Krasnogródzie. Ponieważ pozwolisz mi, Joanno, powiedzieć tyle, że z Krasnogródą łączą cię różne ważne emocje i związki. Może zacznę od tych ostatnich czasów. Jesteś autorką wydawnictwa Pogranicze i tylko przypomnę, że pierwsza książka Joanny Miłosz-Piekarskiej, wydana w wydawnictwie Pogranicze, to jest ta maleńka książeczka Czerwony Pył, która ma szczególne znaczenie dla Joanny i powiem szczerze, że i dla mnie również. Jest zbiorem jej wierszy, które zostały ilustrowane, opracowane graficznie przez jej córkę Natalię. Drugi tom jest tomem wierszy australijskich oraz innych, wydanych w serii Inicjał, już parę lat temu. A to jest książka, wokół której dzisiaj będzie toczyła się nasza rozmowa. Książka nosi tytuł Wszystkie czasy przeszłe, a została wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. I teraz o związkach Joanny z Krasnogródą. No są niekwestionowane związki rodzinne. Joanna jest córką Andrzeja Miłosza, jedynego brata Czesława Miłosza. I myślę, że będzie czas, żebyśmy szczególne miejsce poświęcili dzisiaj właśnie Andrzejowi, bo jego trosce, jego zabiegom i jego działaniom Krasnogróda, tak jak jest w takim kształcie dzisiaj, zawdzięcza bardzo, bardzo, bardzo wiele. Ale na to jeszcze będzie czas. Joanno, czas teraz dla ciebie i na twoją wypowiedź. Chciałabym po prostu zadać takie pierwsze pytanie, które zadaje się zazwyczaj na spotkaniach autorskich. Jak to się stało, że powzięłaś taką myśl, żeby napisać tę książkę? No i w tym też jest to ukryte pytanie, dlaczego? Żebyś zechciała opowiedzieć po prostu, jak ta książka zrodziła się w tobie i mamy ją teraz tutaj przed sobą. Dziękuję i witam wszystkich tutaj Państwa bardzo serdecznie. Jest mi szalenie miło tutaj być
Ja normalnie do Krasnogródy przyjeżdżałam co roku od wielu lat. Niestety pandemia to wszystko zmieniła. Ja mieszkam w Australii, a jak Państwo zapewne wiecie, Australia nas zamknęła. Nie można było wjeżdżać ani wyjeżdżać przez właściwie 3 lata, więc trochę żeśmy siedzieli tam uwięzieni, więc jest to jeszcze tym bardziej radość, bo trochę jestem jak wypuszczona z więzienia, a tutaj w tych okolicach, które kocham nad wyraz. Książka, dlaczego powstała? Książka powstawała bardzo długo. Ja zaczęłam pisać pierwsze strony chyba ze 20 lat temu, tak po prostu, żeby robiłam notatki sama dla siebie i kiedyś przy jakimś spotkaniu z Agnieszką Kosińską, która przez długie lata była asystentką mojego stryja, powiedziałam, wiesz, ja tam sobie spisuję. Myślałam, że może kiedyś coś z tego wyjdzie, ale naprawdę ani nie mam czasu, ani nie wydaje mi się, żebym była nawet w stanie coś logicznie złożyć do kupy. Agnieszka powiedziała mi, pisz, po prostu zapisuj, co ci do głowy przyjdzie, rób krótkie notatki, a potem na pewno jakoś to się ułoży. I stąd zresztą ta książka ma takie oddzielne rozdziały, z których każdy właściwie jest historią samą w sobie. No i tak się stało. Po wielu, wielu latach okazało się, że napisałam wystarczająco dużo i wystarczająco dokładnie, żeby to jakoś ułożyć w jedną całość. Potem PIF przyjął, przyszła pandemia, więc znowu minęły 3 lata, no ale na szczęście wreszcie jest. Ponieważ książka jest bardzo świeża, to znaczy jej premiera była na koniec czerwca. Tak, nie, 12 lipca, 12 lipca, kilka dni temu. Nie mieliście Państwo możliwości, żeby sięgnąć po tę książkę. Dlatego parę słów postaram się powiedzieć o niej. Sięgałam po nią jako po książkę biograficzną, to znaczy, czy też opowieść rodzinną. I tak jest. To jest na pewno opowieść rodzinna, która z czułością przywołuje postacie z rodziny Joanny. Jest tam mama, jest tam babcia, dziadek, jest tata, jest rodzina, jest Natalia oczywiście, jest Czesław Miłosz, stryj, jest rodzina i ta najbliższa, i ta troszkę dalsza. Czyli właściwie książka ta spełnia wszystkie wymogi takiej opowieści biograficznej. Jest nawet ojciec chrzestny Leopold Tyrmand. Owszem, właśnie. I właśnie jak Joanna zechciała tutaj to nazwisko wymienić, to chcę powiedzieć, że oprócz rodziny jest w niezwykły sposób przedstawiony obraz Polski. To znaczy ta historia rodzinna jest bardzo silnie osadzona w historii PRL-u. I jestem tym po prostu bardzo mocno poruszona, ponieważ zazwyczaj takie opowieści biograficzne gdzieś to tło pozostawiają w oddaleniu. Natomiast tutaj mam wrażenie, jakby ten obraz życia w Polsce, w PRL-u, był równoprawnym bohaterem tej książki. I chcę powiedzieć, że perspektywa, z której Joanna opisuje to życie, jest naprawdę niezwykle ciekawa. Ponieważ zresztą sama na pewno o tym będzie mówiła, te jej wyjazdy, przyjazdy, konieczności wyjazdu, paszporty, zmiany i tak dalej, skutkowały tym, że każdy powrót do Polski był takim spojrzeniem
jednocześnie z wewnątrz i z pewnym dystansem. Myślę, że ten dystans jest też jakimś charakterystycznym sposobem twojego w ogóle patrzenia na świat. Może bym nawet powiedziała miłoszowego, jeśli to nie jest za dużo, ale rzeczywiście jest w tej książce, do której was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, taki zapis dokumentalisty, czułego dokumentalisty, który potrafi wydobyć szczegół, który potrafi wydobyć obraz, zapach. Naprawdę w bardzo niezwykły sposób ci się to dziękuję. Udaje i dziękuję. Jeżeli Agnieszka Kosińska jest tutaj zasłużona dla tej książki, to rzeczywiście naprawdę trzeba jej za to podziękować, że ciebie o to poprosiła. Więc jest tak jak państwu mówię, znaczy w rodzinie Miłoszów słowo było, o czym dobrze wiemy, bardzo ważne i zatrzymanie obrazu świata i rzeczywistość, oddanie tej rzeczywistości rzeczywistego też bardzo istotne, bo działalność twojego ojca, filmowca, dokumentalisty, reportażysty, myślę, że ma też tutaj swój udział w tym wszystkim, jak wydaje mi się, mógł u ciebie uczyć patrzeć na świat. No, na pewno. Joanno, powiedz naszym, naszym gościom, naszym słuchaczom, jak pracowałaś nad tą książką i troszkę takich, jak ciebie mamy tutaj na szczęście, dopóki nie wyfruniesz do Australii, żebyś nam troszeczkę i o tym opowiedziała, bo ona jest bardzo klarownie skonstruowana. To niespodzianka dla mnie, bo mi się wydawało, że ta książka to jest jeden wielki bałagan miałam trochę właśnie strach przed tym, że jakoś tego się wszystkiego nie da ułożyć w jedną całość. Między innymi dlatego, że rzeczywiście moje życie, no, raczej powiedziałabym, toczyło się w sposób nieprzewidzialnie bujny, może trochę zanadto. Ja wolałabym chyba, żeby było prostsze, a nie aż tak skomplikowane, ale potem to wszystko ułożyć w książce w jedną jakoś w miarę logiczną całość wcale nie było takie proste. No, tak jak już powiedziałam, pisałam ją dosyć długo, dopiero wtedy, kiedy zobaczyłam, że ona już nabiera kształtu, wtedy też ja sama uznałam, no, że rzeczywiście jest o czym pisać i mogę to wszystko jakoś stworzyć w jedną całość. Ale jest to książka, która zaczyna się od mojego dzieciństwa, nawet wcześniej, bo od momentu poznania moich rodziców, potem zahacza jeszcze o dalsze dzieje przeszłości, po czym przeskakuje znowu na moje dziwne dzieciństwo, skomplikowane wyjazd do Australii w wieku 15 lat, które ja wcale nie chciałam, ale no niestety jak się ma 15 lat, no to mało człowiek ma prawa do decydowania o własnym losie. Więc oczywiście jak tylko mogłam, to z tej Australii uciekłam z powrotem, ale niestety już nie mogłam do Polski, bo jak państwo przeczytacie w książce, jeśli państwo przeczytacie książkę, to zostałam namówiona przez Polonię Australijską do zrezygnowania z polskiego obywatelstwa, bo jeśli nie zrezygnuję, jeśli kiedykolwiek przyjadę do Polski, mając jeszcze polskie obywatelstwo, to mnie tutaj zatrzymają, już nigdy nie wypuszczą. Tak ówczesna Polonia w Australii w latach późnych 60. mnie straszyła.
No więc nie mogłam wrócić do Polski, wróciłam do Londynu. Potem starałam się z tego Londynu jakoś wjechać z powrotem do Polski na dłużej niż tylko na wizę turystyczną. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo co rozdział, to się coś nowego w moim życiu wydarzyło. Więc i tak książka jest dosyć cienka. Bo ludzie, którzy mnie znają, mówią, a dlaczego nie napisałaś o tym, a dlaczego nie? Ja mówię, słuchajcie, gdybym ja wszystkim napisała, to by było tego 5 tomów i bym zanudziła czytelnika na śmierć. No więc to jest tylko taka mała kanapeczka, a nie micha jedzenia. No właśnie, bo rzeczywiście powiedziałaś coś takiego, że tutaj jest bałagan. Mnie się wydaje, że tutaj nie ma bałaganu, tutaj jest przechodzenie pomiędzy bardzo różnymi światami, tak. To znaczy tym światem przeszłości, który się też tutaj pojawia i ma swoje miejsce i to jest historia twojej rodziny z obu stron i od strony mamy i od strony ojca. Jest też to życie emigracyjne, które... W taki sam sposób, jak opisujesz powroty do Polski, jest dosłownie kilkoma maźnięciami pędzla, a jednak pokazuje bardzo dotkliwie ten emigracyjny splot różnych dramatów, tęsknienia, odrzucenia i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ciekawe zestawienie tych światów. I ja myślę, że znakomicie, że to wszystko udało ci się w tej jednej opowieści rodzinnej zmieścić. Zazwyczaj jest też tak w takich opowieściach biograficznych, że autor stara się przedstawić jakiś obraz rodziny, to znaczy taki, który ma w sobie, czy też może chciałby, żeby czytelnik go miał. Natomiast tak mi się wydaje, że w twoim przypadku, być może dzięki temu dystansowi, który i do siebie, i do świata, i do rzeczywistości, udało się stworzyć coś, co nie ma tego emocjonalnego nacechowania. Raczej oczywiście, że ty piszesz z wielką czułością i wielkim szacunkiem, miłością do tych osób, które opisujesz, ale jednocześnie pozwalasz nam na oddech, że nie wystawiasz laurek, nie starasz się wpłynąć na naszą wizję. Myślę, że to jest jakiś niezwykły rys tej książki. Mnie to się bardzo, bardzo podoba, że jest też tam miejsce na czytelnika, który może po prostu temu towarzyszyć. Jakoś go po prostu bierzesz w tą podróż ze sobą. I do Australii, i na Sołówki, i wszystkie twoje perypetie, które tam zawodowe się działy. Więc jest w tym forma, myślę, bardzo... bardzo przemyślana, jednak mimo, że się będziesz bronić, to myślę, że coś takiego jest. Ja myślę, że ja po swoim tacie odziedziczyłam takie podejście trochę z humorem i z dystansem do świata, a zwłaszcza do samego siebie. Czas na trochę wzruszenia i takiego wejścia bardziej w siebie mam wtedy, kiedy piszę wiersze. Natomiast w tych opowieściach starałam się to napisać troszeczkę bardziej z humorem, tak jak ty mówisz, i z dystansem, bo nie ma chyba nic nudniejszego niż książki, w których autor opisuje swoje życie i się sam nad sobą wzrusza i roztkliwia. No ja takich książek
nie lubię. Ja lubię czytać, to uśmiechnąć się, zaśmiać się, a nie czytać jakieś moralizujące dyrdymały, które mnie nudzą. Więc tutaj starałam się tego. Uchroniłaś nas od tego. To bardzo znakomicie. Bardzo się cieszę i rzeczywiście wszyscy ludzie, którzy znajomi, czy nawet ludzie, których mało znam, a którzy tą książkę czytali, wszyscy mi mówią to samo i jest mi naprawdę bardzo miło, że tą książkę się po prostu warto czyta. No a jednocześnie jednak zahacza o historię, która się wokół nas toczyła i toczy. Także podejrzewam, że większość czytelników znajdzie w tej książce elementy, które będą im bliskie ich własnym doznaniom z różnych okresów historii. No, PRL może to już brzmi trochę jak z dawnych czasów, no ale jednak dużo ludzi pamięta swoje przeżycia związane z tamtym dziwnym okresem. A ja jeszcze byłam na tyle taką dziwną postacią, że ja wróciłam do Polski wtedy, kiedy wszyscy z Polski strasznie chcieli uciec. Ponieważ i to wróciłam, no, walcząc o to, żeby móc wrócić w 1972 roku. Kiedy wjechałam do Polski na paszporcie australijskim bez obywatelstwa polskiego na dwutygodniowej wizie turystycznej, powiedziałam mojemu przerażonemu ojcu, że ja tutaj zostaję. No więc oczywiście była ogromna konsternacja. Rodzina była przerażona, a bliżsi, dalsi znajomi uważali mnie za zupełną wariatkę, bo przecież kto na siłę próbuje wrócić do szarego socjalizmu, kiedy największym marzeniem wtedy było zdobyć paszport i jakoś gdzieś umknąć do kolorowego świata. Może spróbujemy przybliżyć Państwu. Chciałabym zaproponować, jeśli pozwolisz, mały fragment tego opisu, który jest już troszkę z późniejszego czasu, kiedy wracasz do Polski po raz kolejny. To jest twoja kolejna wizyta po tym pobycie w latach 70., kiedy po czteroletniej nieobecności, a wiele się wtedy zmieniło, bo byliśmy już po 81 roku, mówię o grudniu 81 roku. I być może tych zapisków by nie było, ponieważ one nie są zapiskami z pamięci, tylko zapiskami z rzeczywistości. Może powiesz parę słów na temat tego dziennika. Aha. Znowu w skrócie, żeby nie zanudzić. Stan wojenny spowodował, że znalazłam się z powrotem w Australii. W skrócie. Bardziej skomplikowane, ale skrót był taki, że po mieszkaniu w Polsce między 72 a 80 rokiem niestety znalazłam się w Australii, niestety stan wojenny spowodował, że do Polski nie mogłam wrócić. I to trwało ileś tam lat. Udało mi się wreszcie wjechać do Polski w 85 roku, zdaje się, że jeśli się nie mylę. I przyciągnęłam wtedy Natalkę, która miała lat 5. Bo bardzo mi pierwsza wizyta Natalii w Polsce, bardzo mnie zależało na tym, żeby to moje dziecko miało smak dzieciństwa połączony, związany z Polską, bo jest dużo dzieci polonijnych, które najczęściej przyjeżdżają do ojczyzny rodziców, jak już są prawie dorośli. I nie mają tych cudownych wspomnień z dzieciństwa, tych smaków, przeżyć. No więc przyleciałyśmy z Natalką,
A Zdzisław Najder, z którym ja się bardzo przyjaźniłam, który wtedy był w Wolnej, pracował, był szefem Wolnej Europy. Ja z nim korespondowałam i mówię właśnie, jadę do Polski, a on powiedział, słuchaj, to zapisuj chociaż kilka zdań codziennie, bo to będzie bardzo ciekawe, bardzo mnie twoje obserwacje będą interesowały. No ja tak zrobiłam, gdzieś tam w biegu wieczorem po kilka zdań dziennie zapisywałam, wysłałam to do Zdzisia, bo mnie o to prosił i on to puścił wolnej Europie. Ja to gdzieś schowałam do szuflady i pisząc książkę, właśnie znowu rozmawiałam z Agnieszką i mówię, że ja nie wiem, czy to jest sens, ale ja mam ten dziennik pisany wtedy dla Wolnej Europy. Ona powiedziała, no to przecież to należy podłączyć do książki, tylko że jak pisałam do Wolnej Europy, to oczywiście nie podawałam nazwisk, tylko ludzi, z którymi się spotykałam, tylko to było wszystko tam jakieś wymyślone imiona, no więc tutaj żeśmy już zrobiły poprawkę, znaczy Agnieszka mi powiedziała, żebym poprawiła i napisała, kto to byli ci ludzie. Czy myślą państwo, że dobrze by było, żebyśmy fragmencik przeczytały, prawda? To krótki fragmencik, żeby nie zanudzić. Dobrze. A jeszcze poczekam, bo jeszcze to tutaj muszę państwa rozśmieszyć. Bo jak leciałyśmy z Natalką, wtedy były przeloty, leciało się do Bangkoku i potem lotem z Bangkoku przez Taszkent do Warszawy. Właśnie ten fragment. Ten fragment, a to dobrze, to daj. Czy zechcesz przeczytać? Dobrze. Ale ten o wódeczce i ciasteczkach, ja to napisałam? Tak. Może ten i ten, dobrze? Dobrze, a to muszę okulary zmienić, przepraszam. Dobrze. Takie życie. Dobrze, koniec niepewności, mam już wizę i bilet. Za 3 dni odlot. Zaczynam biegać po sklepach, szukając prezentów. Za duży wybór. Po 4 latach pobytu poza krajem straciłam orientację. Zresztą co jest, a czego nie ma, zmienia się stale. Ostatnia rozmowa z Warszawą. Nic nie kupuj, wszystko mamy. Beczę w słuchawkę. Zresztą jak zawsze. Dzień pierwszy. Lecę ze sporą grupą matek powracających z odwiedzin u dzieci w Melbourne. Smutne z wielkimi tobołami trzymają się razem, wymieniając wrażenia z pobytu. W Bangkoku przesiadka do samolotu LOT. Niezbyt zachęcające sprawia wrażenie. Natalia ma dosyć, chce do domu. Nie wiedziała, że Polska tak daleko. Miała 5 roku, gdy wyjechałyśmy. Dla niej dom to Australia. Stewardessy serwują wódeczkę. Zapowiedź była taka. Witamy państwa na pokładzie polskich linii lotniczych LOT. Po osiągnięciu, już nie pamiętam, jakiejś tam wysokości, podamy ciasteczka i wódeczkę. Gdyby nie mała, chętnie bym się upiła, by nie widzieć tego obskurnego wnętrza, postrzępionych foteli, nadgryzionych tat, zepsutej toalety, nadąsanej twarzy obsługi. Gorąco, duszno i śmierdzi. Dalej? No ja nie wiem, no państwo sami przeczytają. Dalej, okej. Dalej. Warszawa. Oczywiście wzruszenie na widok Ursynowa, a nawet Pałacu Kultury. Zielono, słonecznie, lądujemy. Ponury wopista długo mi się przygląda, aż budzi we mnie uczucie winy i niepewności. Już widzę za szybą twarze ojca i Grażyny. Grażyna to druga żona mojego taty, moja macocha. Tacy sami, jak kiedy żegnali mnie 4 lata temu. Celnik przewraca moje rzeczy, pytając o wideo i części do komputerów. Postęp.
4 lata temu pytali głównie o kalkulatory. Jeszcze chwila, a już jestem po drugiej stronie. Wciskają mi jakieś kwiatki, coś sobie bez sensu zaczynamy opowiadać. Tyle się przecież wydarzyło. I chciałoby się wszystko naraz. Udziela mi się ich nerwowość, ręce się trzęsą, wszystko leci na ziemię. Mamo, siusiu, idziemy do toalety. Brudna, śmierdząca i brak papieru. Jestem w kraju. Jedziemy do mieszkania na Noakowskiego. Szare ulice, szare domy, straszliwe dziury w jezdni, smród spalin. Obsikana klatka schodowa. Gdzieś podobno jest melina pijacka. Na ciemnym podwórku bez ani jednego źdźbła trawy bawią się dzieci. Chodzi lisek koło drogi. Natalia patrzy na nich z zazdrością. Mieszkanie jakby mniejsze, biedniejsze. Wszędzie książki, papiery, gazetki Solidarności. W ramce zdjęcie papieża księdza Popiełuszki. Kwiaty, zapach świeżego ciasta. Mój dom, z którym wiąże się tyle wspomnień, tyle przeżyć. Co ja tam robię na końcu świata, na obcym końcu świata? Szykuję kąpiel dla Natalii. Mamo, pachnie jak basen, woła zachwycona. Za chwilę śpi pod portretem prababci, otulona wielką pierzyną. Małe polskie dziecko z Australii. To już wystarczy. Taki kawałek. Tak, tam później jest już opisy rzeczywistości codziennej, podróżowanie taksówkami, bo wejść do tramwaju czy autobusu nie można, a właściwie jak już się wejdzie, to i wyjść nie można. Ciężko było. Tak. Dla mnie była poruszająca ta, tu jest 28 dni, ponieważ tak uchwycona rzeczywistość tylko takimi dosłownie spostrzeżeniami ma ogromną siłę, myślę, nie tylko dla tych, którzy to przeżyli. Znam seminaria na Wydziale Historycznym, które są prowadzone przez historyków XX wieku i tam dużo czasu spędza się nad rekonstrukcją PRL-u i jak to historycy szukają dokumentów głównie, a czasami ten zapis takich doznań czy tego, co myśmy przeżywali, no wypełnia taką lukę pomiędzy tym, co jest wydarzeniem kolejnym, zmieniającym rzeczywistość. I myślę, że to jest no, ten soft pomiędzy tymi twardymi wydarzeniami. Więc taka część tutaj w tej książce istnieje. Jest też i w drugą stronę, to znaczy te spostrzeżenia dotyczące życia w Australii, życia tej wspólnoty emigranckiej. I to też są niezwykle ciekawe rzeczy. I jeżeli pozwolicie Państwo, to teraz zaproponowałabym Joannie przejście do tych rozdziałów, które poświęcone są osobom, to znaczy tym najbliższym. Myślę tutaj o rodzicach. Myślę, że to, że mama twoja była osobą również piszącą, to znaczy wzruszający jest niezwykle ten fragment, kiedy Joanna opisuje książkę, którą napisała mama, która składa się właściwie z pamiętnika młodej dziewczyny, 15-latki, a jest to czas wojenny. Ta książka wydana w Polsce nazywa się Piegowate szczęście. I myślę, że te wszystkie, ta cała atmosfera, która wokół ciebie była,
to znaczy ojciec zatrzymujący tą rzeczywistość na taśmie filmowej, mama zapisująca, miała też ogromne znaczenie, czy też wpływ, prawda? Czy stryj piszący wiersze. Opowiedz tą anegdotę, którą opowiedziałaś nam. Kiedy... O tej mojej wygranej jednej. Jednej i drugiej. I o tym, kiedy zwierzyłaś się stryjowi, że piszesz wiersze. No tak, jak ja prowadziłam długą korespondencję ze stryjem i w jakimś momencie mu powiedziałam, że no, nieśmiało, że ja też piszę. Na co stryj zupełnie serio zasugerował jednak dla mnie zawód laborantki, bo jest to pewny zawód i właściwie powiedział, że osób piszących jest już wystarczająco dużo i jedna więcej jest zupełnie niepotrzebna. Ogólnie, nie? No, uważam, że ogólnie. No niestety muszę powiedzieć, że też miał pewne obiekcje do piszących bab. Trochę nie był, bo miał kilka poetek, które szanował, ale ogólnie no, uznał na pewno dla mnie zawód laborantki byłby wielce pożądany. Mogłabym w tym, miałabym wtedy pracę wszędzie na świecie. Ja się potwornie obraziłam na niego, co zresztą wyraziłam w jakimś liście, jak mógł coś takiego mi zaproponować. A drugi raz to mi krzywdę zrobił straszną swoim noblem. Bo będąc wtedy mieszkałam w Warszawie, czyli lata 70., pisałam teksty do piosenek. I tam od czasu do czasu ktoś napisał muzykę do takiego tekstu, ktoś ten tekst zaśpiewał. Nie były to jakieś wielkie hity, no ale zawsze coś. I w 79 roku jakaś następna piosenka zaśpiewał Piotr Szczepanik, nazywała się Przy piwie i wygrała nagrodę na tekst literacki w Radiu Dwójka. Ja byłam, 2000 złotych dostałam nagrody, no i byłam naprawdę bardzo dumna z tego. Dzwoni telefon, odbieram któryś z moich znajomych i mówi, no Joanno, gratulujemy, no to rzeczywiście no, wspaniała wiadomość, więc ja mówię, no nie, no taki tam tylko drobny tekst, A mówię, jaki drobny tekst, o czym ty mówisz? Twój stryj dostał Nobla. I w ten sposób odebrał mi jedną chwilę mojej własnej chwały tym Noblem. Nie mógł poczekać trochę. Także to... Właśnie, oczywiście jest tutaj rozdział poświęcony stryjowi. Ale najpierw chciałabym o ojcu, nie becz. Nie, nie będę beczeć. Po prostu, no już tu kiedyś siedziałam, żeśmy rozmawiały o moim ojcu i beczałam. Teraz już nie. Teraz już nie. To prawda, bo teraz kiedy... się już tylko uśmiecham. Kiedy książeczka została wydana, mieliśmy tutaj w Krasnogródzie spotkanie. I to spotkanie w dużej mierze było poświęcone również Andrzejowi Miłoszowi. Tutaj na tej scenie siedział obok Joanny Andrzej Strumiło, który doskonale znał i cenił Andrzeja Miłosza. Też był tutaj obecny Zbyszek Fałtynowicz i wspominaliśmy wtedy Andrzeja. Ale myślę, że teraz jest też doskonały moment, żeby przywołać jego osobę tutaj. I
ten rozdział, który napisałaś, jest właściwie bardzo delikatnym i też takim zdystansowaną biografią twojego ojca, ale nie, źle mówię, to nie jest biografia twojego ojca, to jest jego portret. To jest taki jego zarys, zarys. Bardzo trudno jest pisać o moim ojcu, ponieważ on nie lubił o sobie mówić. Proszony wiele razy o to, żeby zapisał swoje wspomnienia, a naprawdę miał nie tylko ciekawe w życie, no ale też pod wieloma względami bohaterskie okres wojny, jego działań w czasie wojny. No, wspaniała postać, ale ojciec zawsze mówi, są dużo ciekawsi ode mnie, co ja tam będę zapisywał. Także mało się udało. Jest kilka osób, między innymi pan Fałtynowicz, któremu się udało od mojego ojca wyciągnąć trochę informacji. Ja zmusiłam ojca, bo to tylko tak mogę powiedzieć, żeby dla mnie zapisał, więc mam taką teczkę, trochę na maszynie, trochę ręcznie, karteczek, które ojciec mi pozostawił. Nagrywałam z nim rozmowy, ale on bez przerwy tylko przechodził z tematu o sobie na tematy rodzinne, ciotek, dziadków, pradziadków, zbroi Miłosza z bitwy pod Kirchholmem i tak dalej. Ja musiałam go z powrotem wpychać na te tory rozmowy o sobie. Więc ten rozdział tutaj jest takim ogólnym streszczeniem wszystkiego właściwie, co ja na temat mojego taty wiem. Trochę tego mało. Mogło być więcej. No ale to tak właśnie jest, prawda? Że potem ludzie odchodzą i nagle człowiek sobie zdaje sprawę, że no, trzeba było zadawać więcej pytań. Tak, tak. Ale jest jeszcze chyba jeden rys taki, który jakby dopowiada to wszystko, co ty powiedziałaś przed chwilą. To znaczy, tak jak ja pamiętam Andrzeja, on zawsze dawał miejsce, tak jak mówisz, innym ludziom, innym sprawom, tak. Ale w dużej mierze dawał miejsce swemu bratu. I to jest nasze doświadczenie ludzi, którzyśmy się z nimi spotkali tutaj w Krasnogródzie i którzyśmy rzeczywiście poddawali się temu, jak Andrzej sugerował, to znaczy, że on skupienie całego świata kierował ku bratu. To znaczy był tym człowiekiem, który naprawdę, oczywiście tutaj piszesz, że zajmował się sprawami brata i to z całą pewnością to były wszystkie ważne sprawy. Ale to, co ja widziałam, to znaczy on naprawdę gdzieś tam z takiego pół kroku z tyłu, on naprawdę dbał w sposób niezwykły o to, żeby ten wizerunek brata był właściwy, żeby niczego nie zepsuć, nie uronić, tylko żeby pomóc. I myśmy to wszyscy wiedzieli. Pamiętasz, Zbyszku, nasze pierwsze spotkanie na Wigrach w 1989 roku? To Andrzej tak dbał o to, żebyś ty mógł przeprowadzić rozmowę
z Czesławem, żeby te ważne rzeczy, które są do powiedzenia, zostały powiedziane. I gimnastykował się przy tym ogromnie, bo Czesław bronił się i tak naprawdę chciał obcować z tym miejscem po 52 latach, a Andrzej tak bardzo chciał zachować te jego wspomnienia. I takie jest nasze doświadczenie z Krzysiem, kiedy spotykaliśmy się wspólnie, to Czesław miał marzenia takie same jak jego brat, żeby Krasnogróda była odrodzona, ale Andrzej wykonał ogromną pracę, żeby to było możliwe. To znaczy te wszystkie krzątaniny, te zabiegania, te wizyty w ministerstwach i te strategie, które z nami wówczas młodymi ludźmi układał. I to było naprawdę wielkim fundamentem tego, że to się wszystko udało. Chciałabym, Joanno, teraz poprosić swoich kolegów, żeby zechcieli pokazać fotografię. Fotografię braci. Czesława i Andrzeja, młodszego o 6 lat Andrzeja. Ja bym w międzyczasie, ja tak czekam, ja jeszcze chciała dodać, że mało kto to wie, ale z dwóch braci Miłoszów mój ojciec był tym pierwszym, którego wiersz został wydrukowany. Ja właśnie za dużo nie wiem, ale gdzieś tam w tej książce jest znowu maksimum tego, co mogłam wydostać. Bo bardzo szybko po tym pierwszym osiągnięciu ojciec doszedł do wniosku, że jednak Czesław jest lepszy. I zdecydował na rezygnację z pisania wierszy, przerzucił się na robienie kamerą, tak. No są. Tak, są. To jest. Jak zawsze mój ojciec nieodrębnym aparatem fotograficznym. Tak, tak. Tak, zawsze. Znaczy chcę powiedzieć, że rzeczywiście los Andrzeja był bardzo silnie zdeterminowany przez los brata, to znaczy jego opuszczenie Polski zaowocowało tym, że był postrzegany i traktowany jako wróg kraju, bo był bratem i postradał właściwie wszystkie możliwości pracy, tworzenia filmów. Wszystko to, co robił, było naprawdę z ogromnym wysiłkiem i z wielką gimnastyką, żeby to w ogóle było możliwe. Andrzej Miłosz jest pierwszym dokumentalistą, który nakręcił film o pogromie kieleckim i właściwie był pierwszą osobą, która tę całą sprawę na światło dzienne. Który dotarł do, w rodzinie myśmy byli, do chłopczyka, czyli do pana, który wtedy był dzieckiem, z powodu którego tak się wszystko zaczęło. I ten człowiek już wtedy mocno starszy nie chciał, odmawiał rozmowy z kimkolwiek na ten temat. Mój ojciec był pierwszą osobą, która do niego dotarła i przed którą tamten człowiek się otworzył. Jest przepiękna rozmowa, która stanowi część tego dokumentu, nagrana przez mojego ojca. I wiele znakomitych filmów dokumentalnych, które nie mogły być pokazywane właśnie z tego powodu. I no, jego życie było w tym cieniu po losu brata.
ale myślę, że się nie mylę, to on przyjmował ten los ze swoistą radością, taką, że los mamy jeden, swój własny. I no ja nie wiem, czy z radością. To, może radością to jest. Może to jest, może tak, ale, no ale mój ojciec należał do ludzi, którzy nie narzekają. Nigdy nie widziałam mojego ojca. Widziałam mojego ojca w jakimś tam stanie stresu czy niezadowolonego, ale nigdy nie usłyszałam z jego ust słowa narzekania na swój los, mimo że czasami rzeczywiście no, były sytuacje bardzo ciężkie. I to jest zdjęcie, które zostało zrobione już w latach 90., kiedy obaj bracia odwiedzili Wandziagołę i stoją teraz przy grobie swojego dziadka Artura Miłosza. I to zdjęcie zrobił pan Ryszard Jankowski, Ricardas Jankauskas, który od lat opiekował się grobami Miłoszów, a wszystko to było za sprawą Andrzeja, który w rodzinie pełnił rolę takiego strażnika pamięci, opieki nad przeszłością, nad przodkami. I to miało wymiar zupełnie takiej rzeczywistości codziennej, to znaczy sama bywałam też kurierką i przewoziłam od Andrzeja pieniądze na stworzenie, na utrzymywanie tych grobów w Wandziagole i w Święty Brastis. I to zdjęcie jest, tak jak go określa jeden człowiek, który napisał znakomity artykuł o działalności Andrzeja Miłosza, to jest Piotr Wdowiak. Mówił, popatrzcie na to zdjęcie, Miłosz patrzy, Czesław prosto światu w twarz, a Andrzej Miłosz patrzy na niego. I chciałabym Państwu zaproponować, jeśli pozwolisz, Joanna, żeby powiedzieć o tej najgłębszej relacji braci, to Joanna zamieściła tutaj tekst, który myślę jest niezwykłym epitafium dla Andrzeja Miłosza. Tekst, który jest listem Czesława Miłosza, który napisał tuż po odejściu swojego brata. Krzysztof, czy mogę cię poprosić o przeczytanie tego? Tak, bardzo, bardzo proszę, bo jak ja to czytam, to płaczę, tak. Więc to... Mój kochany braciszku, ileż to razy podziwiałem ciebie za to, że byłeś sprężonym kłębkiem energii, tak pewnie osadzonym w świecie i aprobującym ten świat. Sam mało uzdolniony do sportów, przyglądałem się twoim kolejnym pasjom sportowym. Rowery, latanie szybowcem, skoki spadochronowe, żeglarstwo, łącznie z dyplomem dalekomorskiej żeglugi. Czyli życie twoje przed wojną było nieźle wypełnione, co nie przeszkadzało zaangażowaniom politycznym. W polityce nigdy nie było między nami rozbieżności, bo w latach wielkiej fali nacjonalizmu i szowinizmu ty współredagowałeś pismo lewicowo-demokratyczne Orka na Ugorze, z którym to pismem współpracował między innymi Herling Grudziński. Tę orientację polityczną zawdzięczałeś, moim zdaniem, twoim genom, to znaczy wrodzonej szczerości i tolerancji.
tej samej, z której tak byliśmy dumni, jako cechy naszego dziadka Zygmunta Kunata. W czasie wojny wielu ludzi zawdzięczało tobie ocalenie, a byli to między innymi Żydzi z wileńskiego getta. Zmieniłeś dom z ogrodem, który wynajmowałeś w Wilnie przy ulicy Popowskiej, na azyl dla zbiegów z getta. I po stokroć zasłużyłeś na drzewko w Jerozolimie i tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata. Uratowałeś też dwukrotnie naszych rodziców. Raz od więzienia w Berezweczu, gdzie NKWD wymordowało polską inteligencję północnej Wileńszczyzny. Drugi raz przed wywózką na Syberię. Ciebie samego wiele razy ratowała twoja bezinteresowna szczodrość i dobroć. Uratowałeś życie nieznanego tobie człowieka, ściganego przez Niemców, a człowiek ten okazał się dowódcą sowieckiej partyzantki i odwdzięczył się Glejtem, który wydobył ciebie z łapanki na wywózkę po drugim zajęciu Wilna przez Sowiety. Twoje przygody wojenne nigdy nie zostały przez ciebie spisane, mimo namów z mojej strony. Były to liczne, niebezpieczne akcje podejmowane przez ciebie z własnej inicjatywy, jak też na rozkaz AK. Twoja działalność jako twórcy filmów dokumentalnych po wojnie była nieraz utrudniona z mego powodu, to znaczy tak zwanego wroga Polski Ludowej, a w pewnym sensie czuję się odpowiedzialny za lata przeżyte przez ciebie w ubóstwie. Nigdy nie osłabiło to jednak więzów braterskiej serdeczności. Pośród twoich filmów są uczciwe wywiady z niedoszłymi ofiarami pogromu w Kielcach oraz piękne, kolorystyczne reportaże z naszej rodzinnej Litwy. Byłeś dzielnym człowiekiem, ale najbardziej dziwiła mnie twoja dobroć, która zresztą chroniła ciebie w różnych opresjach, bo wszędzie byli ludzie, którzy tobie coś zawdzięczali. Muszę tutaj dodać, że w naszej rodzinie byłeś strażnikiem tradycji rodowych, że dbałeś o groby naszych przodków na Litwie w Wędziagole i Świętobrości, a także parę razy naprawiałeś płytę na grobie naszego ojca w Krakowie. Byłeś też niejako łącznikiem naszej rodziny, rozrzuconej od Australii po Kalifornię. Dopóki żyjemy, niedostatecznie cenimy naszą powszedniość, łącznie z powszedniością naszych braterskich spotkań. A teraz jedyną pociechą dla mnie jest myśl o twoim pogodnym i spokojnym przyjęciu własnej śmierci. Byłeś chrześcijaninem, nigdy nie powołującym się na swoją wiarę jako ukryty motyw w twoich działaniach w obronie bliźniego. Należałeś do nielicznych ludzi, mało myślących o sobie i ciągle troszczących się o innych. Życie twoje było biegiem, w sensie dosłownym, bo niemal do końca lubiłeś co dzień biegać i w sensie przenośnym, jako nieustanne, optymistyczne dążenie. Żegnaj, Andrzeju. I mam nadzieję, że dalej będziesz uprawiał swój bieg na niebiańskich łąkach. Ja chcę Państwu powiedzieć, że moi młodsi koledzy, którzy tworzą pracownię multimediów w Krasnogródzie, to jest Agata, Piotrek, Staszek i drugi Piotrek, powzięli taką myśl, żeby ta pracownia, która będzie się na pewno rozwijać i mam nadzieję, że wiele dobrego zrobi dla pamięci, dla dokumentacji, powzięli taką myśl, żeby tę pracownię nazwać imieniem Andrzeja Miłosza. Czy zgadzasz się, Joanno, na to? Bardzo dziękujemy. Przepraszam. Chłopcy,
jest klepnięte. I dziewczyna. Oczywiście. To bardzo wzruszające, dziękuję. Joanno, ta książka jest po prostu wspaniała, naprawdę. Mam nadzieję, że odpowiednie słowa recenzentów to zatrzymają na papierze. I myślę, że taki sposób, jaki znalazłaś, żeby napisać o swoim świecie, o swoim życiu, o światach, w których byłaś, a jednocześnie z takim niezwykłym, nie mogę znaleźć słowa, to jest czymś tak naturalnym, że tam się znajdują te portrety twoich najbliższych. I że to wszystko jest w jednym miejscu. Myślę, że grafik miał tutaj naprawdę niezwykłą intuicję, żeby te światy, które tutaj pokazane są oddzielnie jako portrety, że one składają się w całość, tak jak czasami puzzle się składają w całość. Więc chciałam po prostu bardzo ci podziękować za to. Czy chcemy jeszcze kanapę? Chcemy, właśnie, chcemy. Oczywiście, że chcemy. Zanim Państwu oddamy głos, przepraszamy, może my żeśmy się rozgadały, to znaczy pewnie ja. Nie? No już kończymy. Ale jest w tym jeszcze coś, to jest jakby niespodzianka. Niespodzianka, której autorką jest Joanna i która znajduje się jako ostatni rozdział tej książki i nazywa się Kanapa. Joanna. Też w skrócie, żeby znowu nie przedłużać. Już po napisaniu książki, już po złożeniu książki u wydawcy, zmarła żona mojego taty, Grażyna, ponieważ nie zostawiła testamentu. Okazało się, że mieszkanie na Noakowskiego przechodzi w ręce jej rodziny. Natomiast no, oczywiście musiałam się z tym pogodzić, bo tak wygląda prawo. Natomiast nie mogłam się pogodzić z tym, że ileś tam najróżniejszych pamiątek po rodzinie Miłoszów może przejść w ręce ludzi, którzy nie będą ich traktowali z odpowiednim szacunkiem. A były tam oczywiście różne zdjęcia, papiery, listy i tak dalej, ale była również kanapa. Kanapa z Krasnogródy. Kanapa, która odbyła bardzo długą podróż po Polsce i na koniec wylądowała u mojego taty po śmierci ciotek w mieszkaniu na Noakowskiego. Była to kanapa, na której siedzieli różni członkowie rodziny. Była to kanapa, chyba jest nawet zdjęcie wuja Lipskiego tutaj siedzącego na tej kanapie tutaj w Krasnogródzie. No i ja się uparłam. Uparłam się takim uporem rzeczywiście Miłoszów. Jak już się któryś z Miłoszów uprze na coś, no to koniec. No to już nie ma rady. Choćby to była wojna, nie wiadomo jaka. No i stoczyłam dosyć taką pokaźną wojnę o kanapę i wyrwałam tą kanapę i przywlekłam tą kanapę do Krasnogródy, ponieważ uznałam, że kanapa musi wrócić na swoje miejsce. Tak. No to możesz ty zakończyć. Bo dla mnie właśnie ta kanapa była w pewnym sensie symbolem tego zdania, które wisi nad gankiem dworu w Krasnogródzie. Jestem pewna, wszyscy znają.
bieda temu, kto wyruszy i nie powraca. Więc kanapa musiała powrócić i powróciła. Ja się troszeczkę z tą kanapą identyfikuję. No i to by było na tyle. Proszę Państwa, kanapa to jest rzeczywiście symbol tych nici, tego tak. dziedziczenia pamięci, tego wszystkiego, co się nam wszystkim przydarza w naszych rodzinnych historiach i w naszych doświadczeniach życiowych, że są takie elementy, które po prostu wiążą miejsca, ludzi, wydarzenia. I tak jest z krasnogródzką kanapą. A ja chcę tylko powiedzieć, dlaczego Państwo do tej pory o tym nie wiecie. A powinniście, prawda? Więc słucham? Jeszcze nie wiedzą gdzie. Więc chcę powiedzieć, że kanapa jest w pokoiku, który i ma też swoją wielką historię krasnogródzką, bo to jest ten pokoik, w którym Czesław po różnego rodzaju perturbacjach sercowych próbował rosyjskiej ruletki, która zakończyła się szczęśliwie. Może na tej kanapie? Tego nie wiemy. W każdym razie ona jest na piętrze, gdzie mamy tam pokoje rezydencyjne. I rzeczywiście ostatnie te dwa lata, właściwie już prawie trzy, kiedy Joanny nie było, były bardzo intensywnymi rezydencjami, najpierw białoruskimi, a teraz ukraińskimi. Ale też mieliśmy taką myśl, że chcielibyśmy, i tutaj chciałabym o Ronaldzie dwa słowa powiedzieć, ponieważ jest architektem wnętrz i przyjeżdża tutaj do Krasnogródy zawsze wtedy, kiedy Joanna jest tutaj, więc może będziemy Ciebie prosić o pomoc w zaaranżowaniu tej przestrzeni, żeby to był taki właśnie pokój z kanapą i z historią. Cudnie. Drodzy Państwo, może chcielibyście pytać Joannę. Myślę, że każdy z nas tutaj obecnych na tej sali ma tego rodzaju doświadczenia ze swoimi historiami rodzinnymi, które no nie zawsze kończą się książką, ale mogą przybierać różne formy zatrzymywania tej pamięci. W każdym razie my pięknie dziękujemy za tę książkę. No ja dziękuję za spotkanie. Bardzo prosimy, żebyście Państwo się włączyli. To jest jedyna okazja. Ona zaraz poleci znowu do Australii. No już mam. Jeżeli pani wraca do Australii, to ja chcę zapytać o taką sprawę bardziej natury ogólnej. To znaczy, jaki był, jaki jest stosunek pani do emigracji i w ogóle w rodzinie, jak to było postrzegane? Mówię dlatego, że jest to ponownie dosyć masowe zjawisko w Polsce, dotykające już bardzo różne kręgi. Kiedyś to była głównie migracja zarobkowa albo potem politycznej natury, głównie prawda, wychodcza taka. A dzisiaj to jest już trochę inaczej wygląda, ale zjawisko jest narastające. Jest narastające, a słyszałem w pani wypowiedziach, zarówno taki wspominała pani o nostalgii z dzieciństwa, za dzieciństwem, a o chęci przekazania czegoś dziecku, o jakimś przywiązaniu do tradycji rodzinnych. Jest to mi wszystko szalenie bliskie, ale przyznam się, że ja sam mam problem, jak się ustosunkować do narastającego zjawiska
emigracji, która zawsze w mojej rodzinie była postrzegana jednak jako coś, co szalenie, jako upust krwi. Upust krwi, czasami konieczny, ale zawsze ze stratą, czasami z jakimś zyskiem. Ale tak na koniec powiem, że żeby nie przeciążać, powiem anegdoty z własnej rodziny, bo pani wspominała o takiej chęci powrotu do Polski. Mam taką kuzynkę, którą bardzo kochaną, która mieszka w tej chwili w Szwecji. Ona jest, powiedziałbym, spokrewniona z wszystkimi dworami panującymi w Europie. Bo kiedyś jedna, zresztą oni są też z Wileńszczyzny, popełnił mezalians wielki książę rosyjski z Julią Hauke. No i ona jest spokrewniona z wszystkimi. I do wujostwo Morysiowie w latach 50. bardzo źle się czuli w systemie komunistycznym. Wprost strasznie nie potrafili się przystosować nie tylko do biedy, nie tylko do takiej poniewierki, bo ich tam wyrzucano z pracy ciągle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim nie mogli się pogodzić z myślą, że to może trwać do końca świata, ten system. I że ich jedyne dziecko w tym będzie musiało żyć. No i raptem w 59 roku, czyli po przełomie październikowym dosyć późno, dostali zaproszenie od królowej szwedzkiej. Wyjechali, myśmy żegnali, wszyscy robili papa na dworcu głównym wtedy w Warszawie. Wyjechali i jak kamień w wodę. Jak kamień w wodę. Dlatego okazało się po latach, że wujostwo postanowili za wszelką cenę uczynić tą swoją jedynaczkę Szwedką. To znaczy, ona miała rzeczywiście gigantyczne możliwości, wszystkie kluby najlepsze dostępne, tyle, że była ubogą krewną gdzieś z dalekiej prowincji, prawda, z dzikiego kraju komunistycznego. No ale wszystko stało otworem przed nią. I wujostwo postanowili zrobić z niej Szwedkę. W związku z tym odcięli wszystkie kontakty z rodziną w Polsce. Także z nami, myśmy się szalenie blisko wcześniej trzymali. No i efekt był taki, że dziewczyna w wieku dojrzewania po prostu dała nogę. Dała nogę, już nie będę opowiadał historii wszystkich mrożących krew w żyłach, ale w każdym bądź razie pewnego razu postanowiła wyjść za mąż, za Polaka. Znalazła go sobie w ten sposób, że w kościele katolickim wypatrzyła chłopaka kompletnie pijanego. No jak pijany, no to wiadomo, że musi być rodak. No i się związali. Fatalnie to wyszło. Małżeństwo kompletnie nieudane. Rozpadło się bardzo szybko, więc ona niezrażona, trochę na złość rodzinie i na złość historii, szukała dalej. Znalazła syna nadleśniczego spod Płocka, z którym już wszystko było umówione. Była suknia ślubna zamówiona, umówione już wesele. Wszystko wspaniale się układało. No i tu nastąpił prawdziwy dramat, bo ten narzeczony razem z bratem i narzeczoną brata utonął na żaglówce. Osowscy. Słucham? Synowie Osowskiego? Być może Piotr się nazywał. Tak, tak, Piotr i Hubert. No to miał być mężem mojej kuzynki. Moja rodzina. Naprawdę? To my jesteśmy podwójnie prawie spokrewnieni. No i żeby państwa już nie zanudzać tą historią, powiem tyle, ona niezrażona znalazła sobie w końcu trzeciego. Tadzia, który ojca, paru dzieci, ile Tadziu? Jedno tylko miał. Człowieka obdarzonego, tak powiem, no, wyglądał jak Mefisto, prawdę powiedziawszy, twarz. No kochany, wspaniały człowiek. Wyszła za mąż, spłodzili czwórkę dzieci. I w ten sposób, tak powiem, została zła historia skłonności ku emigracji przekreślona. I stąd moje pytanie o pani stosunek do emigracji. To, ja, z mojego doświadczenia, patrząc na wielu ludzi, których znam, którzy wyemigrowali z kraju, w różnych okresach historycznych. No są ludzie, którzy się po pierwsze do tego nadają absolutnie, jakoś wchodzą jak w masło, w nowy świat, nowe życie, nie oglądając się za siebie.
Są ludzie, którzy cierpią i to cierpią do takiego punktu. Kilku moich przyjaciół w Australii popełniło samobójstwo. Nie mogli, do tego stopnia nie mogli pogodzić się z utratą ojczyzny, utratą życia takiego, jakie znali, jakie kochali. No, jedynym rozwiązaniem dla nich było po prostu odejść. No i mój stosunek do emigracji jest oczywisty, ponieważ pcham się do Polski jak tylko często mogę. Był okres w moim życiu, kiedy wydawałam ostatni grosz na bilet do Polski, kiedy inni ciułali na domy, na samochody i inne dobrodziejstwa, które można kupić. Ja uważam, że emigracja jest zawsze utratą dla kraju, z którego ludzie wyjeżdżają. Zwłaszcza Polska, która straciła jednak dużo krwi w okresie wojennym, czy tak bardzo sobie mogła pozwolić, może pozwolić na stratę ludzi, którzy emigrują. Nie wiem. Australia jest potwornie daleko, bo jeszcze jak ktoś sobie wyjedzie pomieszkać w Irlandii, Anglii, Szwecji, Francji, to jest, prawda, hop w samolot, 2 godziny i jest się z powrotem w Polsce. Także teraz już, kiedy te granice są otwarte, to nie jest aż tak taki problem. Natomiast Australia, leci się chyba najkrótszy lot możliwy z jedną przesiadką, to jest jakieś 25-6 godzin. To jest już daleko i drogo. Ja bym wolała dla samej siebie nigdy nie doświadczyć emigracji. Uważam, że to mi pokiereszowało życie. Ale jak kryminaliści na przykład wyjeżdżają? Byli tacy. Ja pracowałam przez pewien czas w Australii jako taka opiekunka z ramienia rządu australijskiego dla tak zwanych uchodźców z Polski, to w latach 80. Rzeczywiście wtedy przyjeżdżali ludzie bardzo, bardzo różni. Między innymi też troszeczkę takiego elementu, który może lepiej, że wyjechali akurat. Ta słynna moja opowieść o młodym człowieku, który był w tym obozie uchodźców już w Australii i strasznie przejęta opiekunka społeczna do mnie, że tego pana trzeba bardzo tak z nim delikatnie, bo on miał jakąś wielką traumę. A ja na niego patrzę, a on ma normalnie takie sznyty więzienne, jakieś kropy, jakieś... Myślę, nie wiem, o czym ona mówi. A on mówi, on uratował dziecko z rąk niedźwiedzia. Taką historię im opowiedział. Tak właśnie. Ciężka, to jest temat rzeka, prawda? Emigracja. Mam pytanie, Jano, bo ty masz coś ze swojego ojca, to znaczy lubisz odchodzić do innych osób i o innych rzeczach opowiadać. Natomiast mnie bardzo interesuje, kontynuując to pytanie Bronisława, tak. Dlaczego chciałeś tak bardzo wracać do tego PRL-u? Co w ogóle było takiego w tobie, że cię tak
tutaj ciągnęło w twoim, czy tobie na przykład się, bo jesteś osobą, która sobie dawała radę w Australii, tak, prawda? Bo jest też tak, że są osoby, które sobie nie dają rady, prawda? I wtedy jakoś ich coś wypycha z powrotem. Co było takiego? Upór. No, po pierwsze, ja wyjechałam nie z mojej własnej woli, tylko moja mama tak postanowiła. No i ja się bardzo obraziłam na moją matkę o to, bo miałam tutaj ukochanego tatę, ukochanych dziadków. No, miałam tutaj swoje życie, zostałam z tego wyrwana na siłę. Nikt ze mną tego nie przedyskutował. Wyjechałam do Londynu, wysiadłam. Moja matka już była w Londynie rok. Ja się znalazłam w Londynie i właściwie z dnia na dzień mama mi powiedziała, że do Polski już nie wracamy, jedziemy do Australii. No to dla mnie absolutnie był szok. Ale no, niezależnie od ilości łez wypłakanych i wrzasków różnych na ten temat, no po prostu nie miałam wyboru. Więc jak tylko wylądowałam w Australii, no to oczywiście od razu się obraziłam na Australię. Trochę nawet nie dałam Australii szansy na to, żeby się nią zainteresować. Tylko wiedziałam od samego początku, że jak tylko mi się uda, jak tylko jakoś uzbieram kilka groszy, no to natychmiast stamtąd wyjeżdżam. Więc to tak było. No ale wyjechałam do Londynu, bo tak jak mówię, nie mogłam wtedy do Polski. No a w Londynie już było trochę inaczej, bo Londyn już troszeczkę wybrałam, był bliżej Polski. No wtedy to był, prawda, okres hipisowski, to też mi się bardzo podobało. Zamieszkałam w takiej trochę półkomunie. No i życie było dosyć takie radosne wtedy. Dopóki nie zaczęłam coraz częściej przyjeżdżać do Polski i wtedy jednak stwierdziłam, że nie, że to też mi nie odpowiada, że ja jednak chcę tutaj. Tu mi było dobrze. To po prostu tutaj ja się psychicznie, do tego no nawet to trudno, ja się psychicznie w Polsce czułam lepiej. Tutaj czułam, że jest moje miejsce. Zresztą ja to mam do tej pory. Ktoś się mnie kiedyś zapytał, dlaczego ty co roku jeździsz do Polski. Ja powiedziałam, że jeżdżę dlatego, że to jest dla mnie tak jak wychylenie się nad powierzchnię wody. Ja złapię powietrze i potem mogę znowu przez ten rok gdzieś tam pływać. Ale i to, dlatego na przykład te 3 lata, kiedy no nie wolno nam było wyjechać z Australii, no ja potwornie cierpiałam. No to było coś strasznego. Ja siedziałam, płakałam, patrzyłam ciągle na wiadomości, szukałam, kiedy wreszcie nas rząd Australii wypuści, bo potrzebowałam właśnie tego powietrza tutaj. No, ale to jestem ja, nie każdy, prawda, nie każdy tak reaguje. Ja znam ludzi w Australii z Polski, którzy są bardzo zadowoleni, tak jak pan powiedział, też na przykład wychowują swoje dzieci zupełnie na Australijczyków, mówią po angielsku w domu, żeby przypadkiem dziecku nie stworzyć jakichś wątpliwości, kim są. Tylko że bardzo często te dzieci, jak dorastają, to nagle zaczynają poszukiwać z powrotem swoich korzeni. Dziękuję. Jeszcze ktoś tutaj ma? Aha. To ja jeszcze zapytam mamę w takim razie. Jeżeli jest tak, że Polska jest dla pani czymś tak ważnym, rozumiem, że pani córka się wychowała już w Australii. Jest. Tak. No i to jest pytanie właśnie o to, co dla dziecka według pani jest ważne, wychowanego w warunkach no, diaspory, emigracji, czym jest ta polskość? A to jest pytanie niebagatelne, dlatego że moja córka ma 14 lat, właśnie idzie do liceum w Polsce i tak sobie z takim bólem fantomowym myślę, gdyby to był normalny kraj, to byłaby w trzeciej klasie gimnazjum, ale nie jest w trzeciej klasie gimnazjum. Ale dlaczego mówię o mojej córce? Dlatego, że staram się jej przekazywać
jako jak ją wychowuje, czy wychowujemy, że jednak Polska ma jakąś kulturę, to są jakieś wartości. Skoro tu jestem, no to coś jest dla mnie ważne, jest to oczywiste. Natomiast mówię o tym dlatego, że jak ona czasami ze mną rozmawia o swoich rówieśnikach i to jest istotne, to mówi, tato, jak ja mówię, że w Polsce są fajne rzeczy, to oni mówią, że jestem jakaś pisuwa. Przepraszam, że znowu jakaś polityka. I jako żywo to tak nie jest, bo to nie jest taki dom, już też nie chcę jakby tutaj wchodzić w szczegóły, ale ciekawe jest to, że w Polsce to, co jest dobrego, jeżeli chodzi o polskość, jest ewidentnie w tej grupie rówieśniczej przejęte, czy jakby odrzucone w taki sposób, że powiedzieć, że Polska jest dobrym miejscem z jakiegoś powodu, to jest coś fatalnego, prawda? To ty jesteś zła. I teraz tutaj jeszcze jest sytuacja pani dziecka, które jest wychowane poza, oczywiście różnica wieku, ale ciekawi mnie, co ona ma w sobie takiego, co powoduje, że myśli o Polsce dobrze. No, ja się bardzo starałam, to co powiedziałam wcześniej, żeby Natalia miała w sobie tą polskość od małego. Zresztą właśnie ja się zawsze śmieję, że gdybym ja zamiast wydawać te wszystkie pieniądze na bilety do Polski z Australii, od kiedy Natalia była mała, to bym mieszkała teraz w pałacu. No a bardzo mi zależało na tym właśnie, żeby przyjeżdżała. Także Natalia przyjeżdżała. Przyjeżdżała jak była mała, potem jak miała tam lat 10, 11, 13. Także ona doświadczyła Polskę. Polski przez całą tą podróż taką od małego dziecka do dorosłej osoby. No ostatnim razem byliśmy w Polsce, byliśmy w Krasnogródzie już z moją wnuczką i moje postanowienie jest takie, że dopóki mogę, dopóki mam zdrowie i siłę, no to będę kontynuować. Teraz już znowu z wnukami. Natalia mówi po polsku, absolutnie czuje się Polką. Nie to, żeby gdzieś miała jakiś zły stosunek do Australii. Ona kocha Australię, ona tam się bardzo dobrze czuje, ale jednocześnie absolutnie ma stuprocentowy kontakt z Polską i emocjonalnie jest związana z Polską. Ja mam dwa pytania, ale zanim do nich przejdę, chciałem wyrazić uznanie nie dla książki jeszcze, bo jeszcze nie miałem szansy jej przeczytać, natomiast dlatego, że przez całe tutaj dwie godziny, jak jesteśmy, pani ani jednego anglicyzmu nie użyła, chociaż żyje pani większość życia w Australii, to jest oczywiście imponujące i dziękuję. Już nie mówię o braku akcentu. Natomiast pytania są dwa. Po pierwsze, czy Krasnogróda funkcjonowała w rozmowach rodzinnych, w pamięci rodzinnej, w jaki sposób? Czy to było miejsce jakieś mityczne, czy to było coś, co państwo chcieli odzyskać może jako rodzina kiedyś? To jest pierwsze pytanie, a drugie, jeśli można, co się wiąże z poprzednimi, to jest o emigrację. Znaczy, jak w tej chwili Polska jest postrzegana w Australii, takie banalne trochę pytanie, ale z tej oddali, jak nas widać, z tej dużej odległości. I jak pani widzi też Polonię w tej chwili, bo jak mam wrażenie, że ona jest dość podzielona w tej chwili, australijska, i funkcjonuje inaczej. No, są te fora internetowe, inne, to znaczy metody działania w Polonii się zmieniły. Nie wiem, jak pani to widzi, czy pani w ogóle aktywnie uczestniczy w tym. Dobrze, Krasnogróda. No Krasnogróda, dla mnie Krasnogróda istniała od początku mojej pamięci, ponieważ mój ojciec, będąc bardzo skrupulatnym dokumentalistą historii rodzinnej o Krasnogródzie, jak i o wielu innych, o Szetejniach, o wielu innych miejscach związanych z rodziną, mi opowiadał. Także ja pierwszy raz przyjechałam do Krasnogródy, kiedy tutaj no, była waląca się rudera, pokrzywy wyższe ode mnie. I jakaś grupa strasznych pijaków na ganku i bardzo dużo potłuczonych butelek i chodziliśmy z moim ojcem tutaj, prawda, po czymś, co było za roślami. I ojciec mi opowiadał historie związane z tym miejscem. Także Krasnogróda
jak najbardziej w moim życiu istniała, nim została odrodzona w cudowny sposób w rękach państwa czyżeskich. Natomiast emigracja. No mnie jest bardzo trudno na temat emigracji mówić, ponieważ ja właściwie nie działam w kręgach emigracyjnych w Australii. Ja mam bardzo, bardzo małe grono przyjaciół polskich. Ja tak pewno niezupełnie świadomie, ale podjęłam taką decyzję, że ja w Australii będę się tylko przyjaźnić z takimi ludźmi, z którymi ja bym się przyjaźniła w Polsce. Więc ja nie utrzymuję kontaktu z kimś tylko dlatego, że są Polakami. Tylko dlatego, że mnie coś z nimi łączy. Nie szukam kontaktów z szerszą Polonią. Także bardzo trudno mi jest wydawać jakieś takie głębsze opinie na temat emigracji, na temat tego, jak Polska jest postrzegana. No oczywiście wiemy bardzo dobrze wszyscy, że w tej chwili, w tych dziwnych czasach, w jakich żyjemy, nastąpiła szalona polaryzacja opinii. Ludzie są podzieleni na obozy skrajne. I to się też przenosi na grupy polonijne, co jest bardzo przykre dla mnie, bo uważam, że ludzie powinni być otwarci i ze sobą rozmawiać. I przyjaźnie nie powinny być niszczone, dlatego że ktoś ma akurat inną wizję, czy opinię dotyczącą władzy, rządu, czy prawda, na jakichś tam politycznych teorii, bo to jest tylko część naszego bycia człowiekiem. My powinniśmy potrafić wnieść się wyżej nad tylko to, co nami rządzi jako opinia polityczna. Więc ja staram się na te tematy, żeby już uniknąć jakichś, prawda, często argumentów, staram się unikać pewnych rozmów. No ktoś mi kiedyś niedawno powiedział, byli na jakimś safari w Afryce i kierowca tego małego takiego autobusiku powiedział, że tutaj jest jedno podstawowe prawo obowiązuje w tym autobusiku, nie mówimy o futbolu ani o polityce. I uważam, że to bardzo jest słuszne i oby tego było więcej, bo wtedy może by tyle przyjaźni międzyludzkich nie zostało zszarganych. W tym kontekście, bo ja słuchałem z dużym zainteresowaniem, rozumiem wysłuchałem listu Czesława Miłosza pewnie do rodziny po śmierci brata, tak? Tak i tak. Ale ja usłyszałem, tak powiem, echa jednak jakiegoś wyjaśniania różnic pomiędzy braćmi. Czy były to różnice w poglądach politycznych, różnice w poglądach na PRL, czy historycznej natury, na przykład na sąsiadów, na Litwinów i tak dalej, bo pytam, bo ja też jestem, moja rodzina jest z Litwy i podobnego pochodzenia i te podziały jednak w rodzinie były zupełnie solidne i według mnie są naturalnymi podziałami. Problem polega nie na tym, żeby stronić od podziałów, tylko umieć z nimi żyć. No i ten list Czesława Miłosza według mnie świadczy o tym, że gdzieś, co prawda przez ocean, ale się udawało żyć pewnie z różnicami poglądów na różne istotne sprawy. Oni nie mieli żadnych różnic poglądów, o dziwo, jeśli chodzi o wszystkie ważne elementy, ich poglądy polityczne, religijne były właściwie, powiedziałabym, może nie identyczne, ale bardzo podobne. Kłócili się na tematy twórcze,
I to czasami bardzo, bardzo poważnie. No jednym z takich, jedną z takich większych kłótni było o ten film Dolina Isy w wykonaniu Konwickiego, bo tutaj jest na ten temat, tak, bo ojciec bardzo namawiał Czesława, żeby zgodził się na to, żeby Konwicki ten film reżyserował. No, a Czesław w jakimś momencie, jak zobaczył film, wpadł w furię. I to tak, bardzo mu się ten film nie podobał. No trudno, zdarza się. Więc tutaj była ta różnica dosyć ostra. W tym pożegnaniu brata ja raczej niż sygnalizowanie, że były różnice poglądów, raczej widzę pewnego rodzaju poczucie winy. Czesław pod koniec swojego życia miał poczucie winy, że mój ojciec tyle się przez niego nacierpiał, że żył może nie w biedzie, bo to byłaby to przesada, ale żył ubogo. Jego życie by na pewno wyglądało inaczej, gdyby nie został tym przysłowiowym chłopcem do bicia przez władze polskie, dlatego że był bratem tego właśnie wroga socjalizmu. Ale no na szczęście u mnie w rodzinie nie było aż tak skrajnych różnic poglądów, żebyśmy musieli, prawda, uważać na to, jakie tematy przy stole są podejmowane. Tutaj no, muszę powiedzieć, że no, akurat no, mieliśmy szczęście. Egidius Aleksandrowicius. Litwa. Chciałbym taki dowcip dodać, jakby drzewo do ognia, kiedy mówicie o polskiej PRL-u, emigracji, kiedy nawet dzisiaj dzieci nie mogą tak zidentyfikować dobrego kraju, to litewska dimensja do tego bardzo jest przydatna. Jeśli dodać tak 50% czarnego do tego obrazu, to może i Polska sytuacja w przeszłości i refleksja teraźniejsza coś mogłaby powiedzieć. Ale mój dowcip, którego myślałem, że może przyda tutaj z takiej stylistyki kanapy, może był taki pisarz litewski ze Stanów Zjednoczonych, jego nazwisko Kazi Salmenas, był profesorem fizyki nuklearnej. 25 książek na litewskim języku, tak. I jedno wydarzenie z tych czasów komuny. Wybrał Warszawę dla swego PhD z dziedziny fizyki nuklearnej. Tak, na pewno nikt na świecie, gdzieś w Baltimore, gdzie on pracował w Uniwersytecie Argonne Laboratories, to wszystko było jakby bardzo niezrozumiałe. I on tylko później wyjaśniał, że Litwa była aż tak niedostępna dla tego emigranta z wielkim sercem i poczuciem, że z Warszawy do pogranicza, do Puńska, do Sejm i przez ten przestrzeń, przez ci lasy stworzone przez Sowietów, to co zostało zniszczonych wiosek w tej stronie granicy, on mógł czuć Litwę blisko i nie było możliwości tak drogo ili często podróżować na swój kraj. To dowcip, zdaje się, że ta sytuacja realna, jak to wyglądało. Dla nas z tej strony żelazna kurtyna była tutaj, kilometr na wschód, w tych lasach. I tutaj ja może będę powtarzał pytanie, które
trochę zabrzmiało w słowach pana Bronisława Komorowskiego. Jaka Litwa była w tych wspomnieniach Andrzeja Milosza? Czesław wyjaśniał wiele tego i w czasach spotkań z nim też spotkałem, znaliśmy z panem Andrzejem, ale jak ta Litwa w Australii, w kręgach rodziny z daleka, jak ona wyglądała, czy jest tych w tej przeszłości? Dziękuję bardzo. No, jeżeli pan znał mojego ojca, no to wie, że mój ojciec mówił po litewsku. Czesław zdaje się, że nie za nadto. No tak, no ale ojciec władał językiem litewskim płynnie. Dla mojego ojca tereny Litwy, z których pochodził, z których pochodziła jego rodzina, były integralną częścią, kim był. I on mnie to jak najbardziej przekazał. Ja od małego słuchałam najróżniejszych opowieści, legend, które mi mój tata opowiadał, które były osadzone na Litwie. Ja w pewnym sensie gdzieś tam czuję to swoją emocną więź z Litwą i miałam takie ciekawe zdarzenie w swoim życiu. Ja pojechałam na Litwę pierwszy raz zupełnie niezależnie od rodziny Miłoszów, nawet nie, wtedy nie odwiedzałam żadnych miejsc związanych z rodziną. Pojechałam na Litwę z zespołem muzycznym z Australii. To był aborygen, który grał na didgeridoo i Australijczyk, który grał na flecie i klarnecie. Ja ten zespół właściwie wymyśliłam, bo usłyszałam ich na plaży, jak pili piwo i sobie tam grali. Powiedziałam, że to jest świetny pomysł i że ja im zorganizuję koncerty. Oni powiedzieli, że oni nigdy przedtem nie grali razem i nie mają żadnego repertuaru. Ja powiedziałam, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo zaraz będą mieć repertuar. No i w skrócie, bo ja lubię na skróty, mniej więcej po więcej rok od tego poznania zostali nazwani Lewis and Young i pojechaliśmy najpierw do Tokio na koncerty, potem do Moskwy, potem do Archangielska, a z Archangielska do Wilna. No to nawet było ciekawe, dlatego że Tom Lewis odmówił, powiedział, że on nie wsiądzie więcej do Aeroflotu po swoich przeżyciach lotu z Moskwy do Archangielska, że on woli z Archangielska do Wilna na piechotę. Absolutnie nie ma mowy. No więc żeśmy pojechali pociągiem. Nawet tak trochę marnie pamiętam, bo trafiliśmy do przedziału, gdzie jechali żołnierze radzieccy. Mieli sporą ilość samogonu. Także pod koniec podróży, to podróż wielogodzinna, całą noc żeśmy jechali, Tom grał na didgeridoo, a żołnierze śpiewali wspólnie zresztą z Chrisem Youngiem i ze mną, śpiewali, nie wiem, po rosyjsku, po angielsku, już tego dokładnie nie powiem, ale w takim właśnie radosnym nastroju dojechaliśmy do Wilna. Pierwszy raz w Wilnie i ja, jak już gdzieś tam troszeczkę się otrząsnęłam, wziąłam prysznic w hotelu i wyszłam na ulicę Wilna, ja chodziłam i płakałam. Co mi się, tak uczuciowa jestem, muszę powiedzieć, że łzy mi jakoś tak łatwo przychodzą, ale to było niesamowite przeżycie. Absolutnie niesamowite przeżycie. Ja czułam tam tak jakbym, nie wiem, duchów przodków.
A już apogeum tego była wizyta u Matki Boskiej Ostrobramskiej. To też było ciekawe, dlatego że ja tam weszłam, ogromne wrażenie, wszedł ze mną aborygen Tom Lewis, który stanął jak wryty i powiedział, a przecież nic nie rozumiał, on żadnej historii Polski, no nic. Nic, no ani nawet on tak dobrze się nie orientuje, jaka religia, jaki kościół. Stanął jak wryty i powiedział, to jest święte miejsce. On to powyczuł swoim instynktem. Także tak, tak. Także takie były moje pierwsze, właśnie pierwszy mój kontakt emocjonalny z Litwą, z Wilnem. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, ale... Jeszcze mam krótkie pytanie i ja no troszkę może z innej strony, ale jesteś pisarką, piszesz po polsku. Czy ty w Australii istniejesz jako pisarka? Nie. Czyli ja masz czytelników tylko w Polsce? Nie, ja w Australii istnieję jako agentka aktorów. Tylko i wyłącznie. Czyli ja prowadzę podwójne życie. Tam jestem właścicielką biznesu, a tutaj trochę piszę. Ja nie uważam siebie za pisarkę, ale na pewno jako pisarka nikt mnie nie zna w Australii. Nie. Pochwaliłam się kilku znajomym Australijczykom, oczywiście. Że jadę teraz do Polski, że będzie wydawana książka i oni tak pokiwali głowami, tylko się zapytali, kiedy wracam, bo się raczej martwią o swoją karierę niż o to, że ja coś napisałam i może być świetnie dla mnie. I nigdy nie byłaś tłumaczona na angielski? Nie, ale, nie, ale nie, wiesz... Ta książka, Australijczycy by tego w ogóle nie zrozumieli. Oni by kompletnie nie wiedzieli, o co chodzi. A poezja? No właśnie. A poezja? No może jakby się jakiś kandydat znalazł, który by miał odwagę, to może, ale ja też nie uważam, żebym ja była aż tak jakąś wielką, znakomitą poetką, żeby ktokolwiek to chciał czytać. To są te dwa cieniusieńkie, jak widać, tomiki. No to jest raczej taka osobista satysfakcja, że może kilka osób przeczyta. No i to by było, to mnie wystarczająco cieszy. Ja nie mam jakichś ambicji. Tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy jej wydać dwujęzycznie, po polsku i angielsku tych tomów. A ja pisałam w swoim czasie pisałam po angielsku i to nigdy jakoś mi nie pasowało. To było obce. To było bardziej jak wypracowanie, no nawet kilka zupełnie udanych, nawet gdzieś tam ktoś wydrukował w jakimś piśmie literackim, ale to raczej było dla mnie obce. Ja to potem czytałam i to tak jakby ktoś inny napisał bez żadnego emocjonalnego dla mnie związku. Ja tylko dodam, że Czesław Miłosz to dokończył te zdanie. Wielu pisze, a mało czyta. Tak. Tak, to jest jego. Tak. Natomiast ja jeszcze powrócę, jeśli Państwo pozwolą, do zdjęcia. Mi się wydaje, że to zdjęcie nawet więcej mówi niż list brata do brata. To jest zdjęcie, gdzie młodszy brat patrzy z podziwem, z uwielbieniem, z szacunkiem i widzi wielkość brata drugiego. A brat Czesław mówi do widza, to mi się należało. To mi się należało. W związku z czym interpretacja zdjęcia jest bardzo ciekawą rzeczą. Był tu kiedyś taki w Krasnogródzie
o ile dobrze pamiętam, fotografik z Izraela Schenkelbach. I on mówił, jak należy czytać zdjęcie. Przecież między tymi ludźmi jest ogromna niewypowiedziana więź. Nadduchowa więź. Przecież patrząc na jednego i drugiego, oni każdy jest osobny, a jednocześnie są razem. To jest właściwie, można napisać na ten temat tego zdjęcia cały traktat. To takie moje wrażenie. Natomiast co do to, co pan prezydent powiedział i co słyszymy, właściwie mówimy, co to jest polskość, prawda? Zadajemy sobie to pytanie, co to jest polskość, co to jest polskość w Polsce, co to jest polskość na emigracji. Tak się złożyło, że czytam różne pamiątki po rodzicach, po dziadkach i tak dalej, gdzieś znalazłem taki pasus. Byliśmy w zaborze rosyjskim, ale to była Polska. Były czasy przejścia, 18-20 rok, najróżniejsze rzeczy, międzywojenne dwudziestolecie, to jest Polska. Okupacja to jest Polska, PRL to jest Polska i dzisiaj też jest Polska. Dlatego mój wuj, prawda, w 1947 roku wraca z Niemiec z robót. On nie wraca, panie Krzysztofie, do PRL-u, on wraca do Polski i zakłada ten szpital, tutaj tak samo ja widzę i w rodzinie. Chociaż moja rodzina nie do końca akceptowała zmiany polityczno-ustrojowe, ale włączała się w budowę tej rzeczywistości, która to była, rozumiejąc, że nie ma wyjścia. Dlatego, że kończąc już, w naszej rodzinie nie było ani jednego przypadku emigracji. Bo emigracja to nie tylko wyjazd po lepsze, ale ogromna strata. Ale emigracja jeszcze, dlaczego występuje emigracja? Dlatego, że coś jest niewygodnego tutaj. Coś nas uwiera, coś nam przeszkadza. Nie do końca czujemy się u siebie. I to jest temat rzeka, którego nie będę rozwijał. Dziękuję bardzo. Przepraszam, być może wywołałem dyskusję, która odwróci uwagę od autorki, ale przepraszam serdecznie, ale ja panią traktuję jako egzemplarz taki okazowy tego, że pomimo emigracji jest możliwe utrzymanie więzi emocjonalnej i faktycznej z krajem. Od razu pani powiem z doświadczeń mojej dalszej rodziny, prawie nie ma możliwości utrzymania na dłuższą metę polskości u dzieci, wnuków, prawnuków wychowywanych poza krajem. To jest niemożliwe. Ja mam całą masę rodziny, która wyemigrowała jeszcze z Litwy, polskich rodzin, ale wyjechali na Litwę, mieli obywatelstwo litewskie i tam wujowie, ciotki stawali na głowie, żeby wychować dzieci w języku polskim, w kulturze polskiej. I jeszcze niektóre kuzynki mówią po polsku z wielkim trudem, ale już w następnym pokoleniu po prostu jest to niemożliwe. Niemożliwe, fizycznie niemożliwe i to jest los, z którym się przychodzi pogodzić. Trzeba szukać jakichś argumentów. Nie wymienię nazwiska, ale tutaj mam takiego znajomego Litwina z tych okolic. No i sobie tam czasami gadamy i widzę pewnego razu taki zasmucony. Mówi, wiesz co, Bronek, mam problem. Mam problem, słuchaj. Syn się żeni z Polką. Ja mówię, Witek, to ci gratuluję, w cholerę. Słuchaj, ja ci gratuluję. A mówi, słuchaj, no nie wiem, bo nie będę mówił po litewsku. A ja mówię, no to potraktuj jako zadanie. Potraktuj jako zadanie. Pilnuj, żeby twoje wnuki, mimo że mają matkę Polkę, nauczyły się mówić po litewsku. I on to zrobił. Spotykamy się od czasu do czasu. Ja go zawsze pytam, mówią? Mówią. kalba. No i to więc to jest jedna. Druga, szukajmy jakichś sposobów na wyjście z tej sytuacji, które by pozwalało nam pogodzić się z rzeczywistością. Ona jest, to jest osłabienie narodu zawsze. Zawsze. Rodziny.
To są dramaty w rodzinach, bo nie można się międzypokoleniowo porozumieć. Dziadkowie wyrastają w innych doświadczeniach, wnuki w innych. Rodzice i dzieci tak samo w różnych. Ja kiedyś już w czasach po prezydenturze pojechałem podreperować serce sobie tutaj na południe Polski do sanatorium i jakoś tam mnie masuje młody człowiek i słyszę, że mówi, no ewidentnie ze wschodu jest, więc ja go w pewnej chwili pytam, a mówi, a skąd pan jest? A on mówi, no z Ukrainy. Ja mówię, no panie, że z Ukrainy to ja słyszę, ale skąd na Ukrainie? No i co? On mówi, a spod Lwowa. Myślę sobie, no to a ma pan korzenie polskie? Nie, nie mam korzeni polskich, w ogóle żadnych. Mówi, czy nie na kartę Polaka pan się? Nie, przyjechałem. I panie prezydencie, postanowiliśmy z żoną, że nasi dwaj synowie będą Polakami. Mnie zatkało. No, słuchajcie, gdyby mi, jak ten mój przyjaciel Litwin, gdyby mi ktoś powiedział z moich dzieci, tato, postanowiliśmy, że nasze dzieci będą Niemcami, Francuzami, Anglikami, to bym może nic nie powiedział, ale bym cierpiał. Tak, w głębi serca. Więc ja tak myślę, Boże, co ja mam temu człowiekowi odpowiedzieć, no, żeby nie zrobić przykrości, ani nie popsuć jego przekonania, że to jest jakiś dobry wybór. I tak uciekłem, mówię, wie pan co, ale niech pan powie, a dlaczego Polakami? A on mówi, a mówi serio, mówię, wie pan, rozważaliśmy, może do innego kraju, pojechaliśmy do przyjaciół do Neapolu, ale wie pan, tam tak brudno, tych śmieci tyle, że postanowiliśmy jednak do Polski. Ja mówię, no, urosłem we własnych oczach, że u nas tak czysto, mówię, ale to tylko to? Nie, wie pan, tu są takie pagórki jak pod Lwowem, mówi, a szczerze mówiąc, no możemy się porozumieć, łatwo się języka nauczymy, ale najważniejsze, wie pan co jest, że myśmy z żoną doszli do wniosku, że ci dwaj nasi synowie, jak już będą Polakami, to będą stąd mieli blisko do swoich ukraińskich dziadków. I mi ulżyło. Patrzę tak po sali, no szczęście się jest w wieku dziadecznym, więc weźmy to wszystko na ambit i tak powiem, na kiem, spróbujmy. Rola dziadków w utrzymaniu jednak poczucia przynależności, korzeni jest ważna. I na koniec powiem już, przepraszam, lubię gadać, widzę, że się postarzałem, ale historię właśnie polsko-litewską, bo tu widzę pan Aleksandrowicz jest, tak? Ja mam do pana potem prywatne zupełnie pytanie, ale to za chwilę. Czy pana rodzina pochodzi z Dżuginian? Nie. Taki historyk był Aleksandrowicz z Litwin. No to potem spytam. No w każdym bądź razie, słuchajcie. Historyk Aleksandrowicz Polak. A nie, Aleksandrowicz. Dobra. Co? Dobrze, żeby już nie przesadzać. Ja państwu powiem tak, że ja na końcu po prostu chcę to powiedzieć. W życiu w różnych sytuacjach bywałem. Raz w życiu się naprawdę bałem. To było w obozie internowania, kiedy rozeszła się plotka, że władze perelowskie będą nas przymusowo deportować na zachód. To wtedy konkretnie wiązano to z wizytą Jabłońskiego w Libii, że przez Libię do Francji. Część kolegów była przeszczęśliwa. No cudnie, no Pana Boga za nogi złapaliśmy. Ja szykowałem ucieczkę z obozu. Bo szczerze mówiąc, ja sobie nie wyobrażałem życia gdziekolwiek indziej. I skończę od tematy polsko-litewskie. Ja się przyznaję bardzo chętnie zawsze do ogromnych sentymentów litewskich, związanych przede wszystkim, że rodzina 300 lat mieszkała na Litwie, ale też, że kochali Litwę. I w 60., chyba myślę, jakiś to był 5., 4. rok, pierwszy raz ojciec przywiózł nas tutaj na Suwalszczyznę z plecakami, z namiotami, mama, siostry i gdzieś podprowadził, ja dzisiaj myślę, że to raczej było koło Wiżej niż tutaj, podprowadził pod granicę, gdzie była jeszcze tak zwana zona, czyli ta systema, druty kolszaste, ziemia zaorana i tak dalej. Nie podeszliśmy do samej, bo nie wolno było do samej granicy, jakieś 100 metrów przed granicą. Ojciec kazał nam klęknąć. My z siostrami nic nie rozumieliśmy. Dziwne, jakiś ojciec wzruszony.
kazał nam klęknąć, zmówiliśmy pacierz i ojciec ze łzami w oczach pokazuje Litwę i mówi, tam jest Litwa, ojczyzna waszych przodków. Macie ją kochać tak jak Polskę. I coś z tego zostało. Ja myślę, że dla pani, dla nas wszystkich, bo będziemy mieli coraz więcej przypadków takich, że nasi bliscy, kochani będą gdzieś daleko od nas, gdzieś w świecie. I trzeba chyba próbować uczyć kochać ojczyznę przodków. Tak jak pani powiedziała, jednocześnie z miłością, która jest naturalna, córki do Australii. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. To pięknie, że kończymy tą miłością, to nasze spotkanie. Tak, to jest doskonałe. Puenta naszego spotkania. A ja bym chciała na moment powrócić do tej kanapy, naprawdę. I chcę Państwu powiedzieć, że to był naprawdę niezwykle wzruszający moment, kiedy Joanna przywiozła tą kanapę. Był wzruszający to moment dla niej, ale dla nas też, dla nowych opiekunów tego miejsca. I słucham? A, tak. Nowych opiekunów tego miejsca. I miałam takie poczucie, że rzeczywiście wydarza się coś niezwykle ważnego, symbolicznego. I po prostu życzmy sobie, żeby wszystkie nasze kanapy, w cudzysłowie, wracały na swoje miejsce, a my, żebyśmy mogli doznać wzruszenia z tego powodu. Dziękuję Joanno bardzo za ten wieczór. Dziękuję Andrzeju, dziękuję Czesławie. Dziękuję Państwu, że byliście tutaj z nami w tym wieczorze pamięci. Dziękujemy najserdeczniej. Bardzo dziękuję.